Witam serdecznie. Zapraszam na krótką prezentację nakładki do masażu Mobile Mat. Jak widzicie, w tym momencie nakładka jest rozłożona, praktycznie gotowa do pracy. Natomiast na początku pokażę Wam, jak tą nakładkę prawidłowo rozłożyć, wyregulować i dopasować indywidualnie do masowanej osoby. Jak widać, nakładkę Mobile Mat mamy teraz złożoną. Całość mieści się w takim niewielkim pokrowcu. Sprzęt jest bardzo lekki. Dzięki temu jesteśmy bardzo mobilni i możemy z nim sobie swobodnie podróżować. Nakładka do masażu Mobile Mat jest dedykowana do masaży górnej części ciała, czyli karku, górnej części grzbietu oraz obręczy barkowej. Przy użyciu tej nakładki możemy spokojnie wykonywać masaże typu Worksite, a jeżeli jesteśmy kreatywni, możemy ją wykorzystać w naszym gabinecie masażu. Teraz pokażę Wam, co jest w środku tego pokrowca. I tak, tutaj mamy taki dodatek, który ułatwi nam troszkę pracę i umili czas osobie masowanej. Jest to poduszka na przedramiona oraz całość Mobile Mat. I Mobile Mat możemy sobie wyróżnić kilka elementów. Jest to poduszka pod kartkę piersiową, stelaż, dzięki któremu przymocujemy ją do biurka, stołu czy stołu do masażu oraz stelaż wraz z podgłówką. I teraz pokażę Wam, jak ją prawidłowo wyregulować i jak zmieniać ustawienia tego sprzętu. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chcemy wykonać masaż przy użyciu maty Mobile Mat, potrzebujemy tak naprawdę zwykłego stołu bądź biurka i krzesło bądź taboretu, najlepiej bez oparcia, żebyśmy mieli dostęp do całego grzbietu. Sama regulacja maty jest niezwykle prosta. Są dwie opcje. Pierwszą z nich, którą pokażę, jest dużo skuteczniejsza, ponieważ będziemy regulować ją indywidualnie, dopasowując kąty nachylenia do osoby, którą będziemy masować. Zwalniamy wszystkie dźwignie, zarówno te od poduszki pod kartkę piersiową, jak i to od stelaża pod główkę. Układamy matę. Dopasowujemy kąt poduszki pod kartkę piersiową do osoby, którą będziemy masować. Przychyl się. Dopasowujemy kąt stelaża pod główkę. I jeżeli okazało się, że stelaż jest za wysoko bądź za nisko, swobodnie możemy też tą wysokość zmienić. Odkręcamy obie śruby. Na przykład delikatnie opuszczamy, zakręcamy i jeżeli widzimy, że ta pozycja jest komfortowa, osoba, która siedzi, ma ręce swobodnie, jest Ci wygodnie? Tak. Ok, to możemy zablokować wszystkie dźwignie, poduszki pod kartkę piersiową oraz podgłówkę. W tym momencie mięśnie mamy rozluźnione. Swobodnie moglibyśmy pracować na całym kręgosłupie, grzbiecie, obręczy barkowej, karku czy nawet głowie. Natomiast jeżeli chcemy jeszcze zwiększyć komfort osoby, którą będziemy masować, możemy użyć właśnie takich poduszek. Są to poduszki pod łokcie, o których wcześniej wspominałem. Usuń się ręce delikatnie. Usuwamy poduszkę z jednej strony, pasę wystawię z drugiej strony, nakładamy poduszkę i mamy bardzo komfortową pozycję, która spokojnie ułatwi nam pracę przy górnym odcinku tułowia. Natomiast drugim sposobem jest zablokowanie początkowo poduszki pod kartkę piersiową na kącie, który nas interesuje, ustawienie jej stabilnie na biurku bądź stole, a następnie dopasowanie samego kąta stelaża podgłówka oraz wysokości podgłówka. I to było na tyle, jeżeli chodzi o regulację samej poduszki i dobranie komfortowej pozycji do osoby masowanej. Jeżeli chodzi o montaż i regulację maty Mobile Mat, to było na tyle. Oczywiście nie musicie maty używać na zwykłym stole bądź biurku. Możecie używać jej na własnym stole do masażu i wykonywać masaże w pozycji siedzącej, które czasami są wskazane. Możecie także matę ułożyć płasko w ten sposób, jaki widzicie teraz, na stole do masażu i szczególnie przydatne jest to właśnie na stołach, które nie mają otworu na twarz. To było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na www.habes.pl.